podstawie programowej wychowania przedszkolnego określono oczekiwane i pożądane umiejętności dziecka, które kończy przedszkole i ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej. Umiejętności te systematycznie kształtowane są u dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które stwarza takie warunki, by dziecko w pełni rozwijało się w sferze intelektualnej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej. Dla osiągnięcia efektów edukacyjnych działalność przedszkola obejmuje obszary związane z kształtowaniem gotowości do nauki czytania i pisania, umiejętności społecznych, samoobsługowych, sprawności fizycznej, wspomaga rozwój mowy, wspiera dziecko w czynnościach intelektualnych, wychowuje przez sztukę. Aktywność edukacyjna dziecka w wieku przedszkolnym opiera się na konkretnych działaniach przedszkolaków wynikających z ich wewnętrznej motywacji i potrzeb. Dziecko w toku swoich działań zdobywa wiedzę o świecie, nabywa sprawności i umiejętności, uczy się oddziaływać na otoczenie. Rozwojowi aktywności poznawczej służy zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka w przedszkolu. Jest ona niezwykle cenną okazją do zdobywania doświadczeń, a jednocześnie intensywnym procesem uczenia się. Stwarzając odpowiednie warunki i kierując zabawą dziecka, bogacimy zasób jego słownictwa, wiadomości, rozwijamy sprawności ruchowe, kształcimy uczucia moralne, estetyczne i zasady społecznego współżycia. Różnego typu zabawy aktywizują myślenie i mowę dziecka, uczą wnioskowania, poznawania związków i zależności, wzbogacają wiedzę o życiu człowieka. Dzięki tej formie aktywności dziecko odkrywa, porównuje, klasyfikuje, uogólnia, gromadzi i przetwarza informacje, wartościuje świat rzeczy i zjawisk. Potrzeby rozwojowe dziecka zaspokajane są poprzez aktywność muzyczną i plastyczną. Śpiew, taniec, pląsy przy muzyce, gra na instrumentach i słuchanie muzyki kształtują słuch, mowę dziecka, myślenie, koncentrację. Rozwijają wrażliwość i wyobraźnię. Malując, rysując, modelując, wyklejając, wycinając czy konstruując z różnych materiałów, dziecko poszerza wiedzę o przedmiotach, przyrodzie, technice, życiu ludzi i zwierząt. Wszelka ekspresja plastyczna rozwija u dziecka wyobraźnię, pomysłowość, pobudza do myślenia i spostrzegania, a przede wszystkim rozwija niezwykle ważne umiejętności manualne, motoryczne, niezbędne do nauki pisania. Dzieci przedszkolne chętnie podejmują wszelką aktywność ruchową, która jest nie tylko źródłem poznawania otaczającego świata i orientacji w przestrzeni, ale także prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych, między innymi uwagi, pamięci, myślenia, spostrzegawczości. Chętnie wykonywane przez dzieci ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia, zabawy i gry ruchowe doskonalą sprawność fizyczną, a także rozwijają spostrzegawczość i prawidłową koordynację wzrokowo-ruchową, tak niezbędną w późniejszej nauce czytania i pisania. Aktywność dziecka wyraża się też w podejmowaniu przez nie czynności samoobsługowych i porządkowych, które służą nie tylko zdobywaniu wiadomości i umiejętności potrzebnych w życiu codziennym, ale uczą przede wszystkim samodzielności. Opanowanie zwykłych, codziennych czynności związanych z samoobsługą ma także duży wpływ na wykształcenie u dziecka gotowości do pisania. Pięknie gości swych prosi.
podczas zabaw, zajęć, sytuacji zadaniowych przedszkolak wyrabia gotowość do nauki czytania, pisania i edukacji matematycznej. W tej ostatniej bardzo ważne są jego osobiste doświadczenia. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. W trakcie różnorodnych zabaw i ćwiczeń dziecko w przedszkolu przygotowuje się do nauki o liczbach. Przelicza przedmioty, manipuluje nimi, szereguje, klasyfikuje, porównuje liczebność, dokonuje prostych pomiarów, ćwiczy posługiwanie się liczebnikami porządkowymi i głównymi. Słuchając bajek, wierszy, opowiadań, dziecko rozwija swoje zainteresowanie czytaniem i pisaniem. Uczy się swobodnego wypowiadania własnych myśli, potrzeb, prawidłowego formułowania zdań. W czasie różnych zabaw i zajęć ćwiczy sprawność dłoni i palców. Uczy się prawidłowego trzymania przyboru i właściwego gospodarowania przestrzenią kartki. Każdy zatem rodzaj aktywności dziecka w przedszkolu przygotowuje je na poznawanie nowych obszarów wiedzy i opanowania nowych umiejętności w klasie pierwszej. Czerwone i białe róże sadził, czerwone i białe róże sadził i ciebie. Dziewczyno, odprowadził i ciebie, dziewczyno, odprowadził. Odprowadziłbym cię aż do lasu, odprowadziłbym cię aż do lasu, a potem zaśpiewałbym hopsa, sasa, a potem zaśpiewałbym. Umiejętności, które wyniosą dzieci z przedszkola, zaowocują w szkole, bowiem podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej opiera się na tym, czego dziecko nauczyło się w przedszkolu. Edukacja wczesnoszkolna jest więc dalszym etapem odkrywania nowych możliwości, nabywania nowych umiejętności, a jednocześnie umożliwia przeplatanie nauki z zabawą. Dominującą formą zajęć są gry, zabawy, ruch, sytuacje zadaniowe, czyli zabawa i uczenie się przez działanie.
Dziecko w klasie pierwszej podejmuje szereg działań edukacyjnych opartych na wiadomościach i umiejętnościach wyniesionych z przedszkola. Uczy się zatem podstaw pisania i czytania, liter alfabetu, pisania prostych zdań, czytania krótkich tekstów. Ćwiczy umiejętność komunikowania się. Pierwszak poznaje cyfry, zapisuje liczby, dodaje, odejmuje, tworzy zbiory i stosuje proste matematyczne prawidła w życiowych sytuacjach. W naturalnym środowisku poznaje świat przyrody, uczy się ekologicznych zachowań. Podejmuje aktywność muzyczną, gra na prostych instrumentach, śpiewa piosenki, tworzy łatwe rytmy, aktywnie słucha muzyki. Pierwszak wypowiada się w różnorodnych formach plastycznych, poznaje dziedziny sztuki. Na zajęciach technicznych podejmuje działalność konstrukcyjną, poznaje też i obsługuje proste urządzenia. Posługuje się komputerem jako narzędziem wzbogacającym proces nauczania i uczenia się. Poznaje podstawy nowożytnego języka obcego. Naturalną potrzebę ruchu zaspokaja poprzez zabawy ruchowe, ćwiczenia, gry zespołowe. W stwarzanych sytuacjach edukacyjnych uczeń klasy pierwszej uczy się też, jak zgodnie współpracować z innymi, jak rozwiązywać konflikty i radzić sobie w sytuacjach zagrożenia. Poznaje również zasady bezpieczeństwa w społeczeństwie.